Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry. Na początek przedstaw się, powiedz, co trenujesz i może jak długo? Nazywam się Maria Wieś-Żbowska, jestem wioślarką i trenuję wioślarstwo od 12 lat. Czy było jakieś takie wydarzenie, o którym powiedziałaś, obudziłaś się rano, powiedziałaś, chcę wiosłować, będę wioślarką. Czy coś takiego się działo? Moja siostra była tym wydarzeniem, osobistością i wszystkim, co mnie skłoniło do tego, żeby zacząć wiosłować. Ona pierwsza zdecydowała się uprawiać ten sport, ja zrezygnowałam z pływania i poszłam w jej ślady i później skończyliśmy na jednej łódce na Igrzyskach Olimpijskich w Rio. Super. Czyli już byłaś na Igrzyskach Olimpijskich? Tak, to będą moje drugie Igrzyska. Pięknie. Opowiedz nam troszkę o samych treningach. Jak wyglądają treningi? Specyfika wioślarstwa jest taka, że musimy trenować długo, mocno i intensywnie. Mamy bardzo dużo zgrupowań, praktycznie 270 dni spędzamy na obozach, więc to cały czas zmieniamy miejsca, czas w domu to jest 2-3 dni między obozami, więc grafik jest bardzo napięty. Trenujemy dużo w zależności od okresu przygotowań. W zimie są to głównie treningi długie, które budują naszą wytrzymałość, potrafią trwać nawet po 3 godziny i głównie wtedy skupiamy się na nartach biegowych, gdzie jeździmy na obozy do Livigno, ale również są obozy, gdzie bardzo dużo jeździmy na rowerach, więc mamy bardzo trening zróżnicowany. Mówisz o tym, że to jest prawie 3/4 roku, to są treningi. Czy masz coś takiego, co Cię motywuje w chwilach, kiedy no, jest ciężko? Wiara w to, że dążę do czegoś, że dążę do sukcesu, o którym marzę od dzieciństwa i wiem, że jeżeli bym się poddała i stwierdziła, dobra, dzisiaj nie robię treningu, no to każdy tak może zrobić, a jeżeli chcę być najlepsza, jeżeli chcę wygrywać i chcę być właśnie lepsza od tych innych, no to jednak muszę się zmotywować, muszę wstać, więc chęć osiągnięcia, spełnienia swojego marzenia jest tym, co mnie motywuje. Czy stosujesz jakąś specjalną dietę? Wiadomo, że sportowiec musi utrzymywać jakiś tam poziom i wagi, tak? Akurat nasz trener bardzo mocno zwraca na to uwagę. Ja pływam w czwórce wagi open, więc nie mam jakichś limitów. Jednak każdy kilogram jest istotny, no bo musimy je przewieźć w łodzi, więc nie możemy sobie pozwolić na nadmiar tych kilogramów. Nie możemy też ważyć za mało, bo jednak potrzebujemy mieć sporo energii i po tych treningach też musimy uzupełniać energię. Na pewno ta dieta jest mocno przeze mnie kontrolowana. Bardzo zwracam uwagę na jakość produktów, które spożywam. Nie jem produktów przetworzonych, więc to takie są najważniejsze czynniki, których staram się przestrzegać. Mhm. Czy jakbyś miała wybierać pływanie indywidualne i w zespole, to co byś wybrała? Zdecydowanie zespół. Jednak zespół. Jestem taką osobą, która lubi współpracować z innymi, lubię się później cieszyć sukcesami lub czasami trzeba się pocieszać po porażkach, ale jestem osobą społeczną i bardzo lubię jednak sporty drużynowe. Wspominasz jakiś występ swój w mistrzostwach, w jakichś regatach, który był taki dla Ciebie najważniejszy i może dlaczego? Wydaje mi się, że to były regaty ostatniej szansy w 2016 roku, gdzie właśnie z siostrą zdobyłyśmy kwalifikacje na igrzyska. No, był to dla mnie wyjątkowy moment, bo pomimo bardzo młodego wieku udało mi się zdobyć kwalifikacje. Zdobyłam to razem z siostrą, jeszcze zdobyłyśmy to na tych regatach ostatniej szansy, więc wszystko się skumulowało, był to dla mnie olbrzymi sukces. Skoro już jesteś weteranem, można powiedzieć, Igrzysk Olimpijskich, to powiedz, czym dla Ciebie w ogóle jest udział w Igrzyskach Olimpijskich? Spełnieniem marzeń. Czy masz jedziesz już z jakimiś oczekiwaniami na Igrzyska? Na Igrzyska jadę walczyć o medal. Tego Ci życzymy. Będziemy mocno trzymać kciuki. Czy masz jakieś pasje, które nie dotyczą sportu? Bardzo lubię piec i gotować. I w wolnych chwilach to robię. Zdarza mi się nawet zabierać różnego rodzaju foremki, miksery i rzeczy do gotowania na obozach, żeby sobie czasem umilić w ten sposób czas. Sportowo jednak drugą moją pasją jest żeglarstwo i nurkowanie, więc to, ale też w takie bardziej sportowe klimaty. Mówisz pieczesz, czy to nie ma później wpływu na Twoją wagę i na to, co... Muszę wybierać składniki, z których robię te ciasta, ale da się zrobić takie, które można legalnie zjeść. Powiedz nam pokrótce, jak wygląda taki dzień startu na Igrzyskach Olimpijskich. Już byłaś, masz jakieś doświadczenie, powiedz tak jakoś może godzinowo, może jak to w ogóle wygląda? W zależności od godziny, jeszcze nie znam godziny startu.
Mamy taki system, że jeżeli start jest po godzinie 12 rano, wykonujemy jeszcze trening. Jeżeli jest przed godziną 12, to wtedy jest to zazwyczaj spacer, śniadanie, chwila odpoczynku w pokoju i wtedy, później wyjeżdżamy na tor. Na torze zawsze jesteśmy 2 godziny przed startem, tak żeby spokojnie sobie posiedzieć w namiocie, w wiosce, która jest przygotowana dla sportowców. Zaczynamy się rozgrzewać około godziny, godziny 10 przed startem, jest to rozgrzewka na lądzie i 40 minut przed schodzimy na wodę, gdzie już no, jest ostateczna rozgrzewka, ostatnie starty próbne i tak to mniej więcej wygląda. Mhm. Jak wydajesz środki od Polskiej Fundacji Narodowej z programu PFN Team 100? Czym dla Ciebie jest to wsparcie? No, jest to bardzo duże wsparcie. Przede wszystkim ja już jestem osobą, która w Teamie 100 jest od samego początku trwania programu, więc miałam okazję no, na samym początku tej mojej kariery kupić sobie sprzęt, który pozwolił mi trenować i przygotować i dojść do tego momentu, w którym jestem teraz. Był to rower, były to narty biegowe, były to pieniądze, dzięki którym mogłam się transportować na obozy, więc całe takie dodatki, które by się wydawało, że no, można zapłacić je samemu, ale jednak czasami kupiłabym dużo gorszy rower, na którym gorzej by mi się trenowało i może tych kilka sekund byłoby już za mało. Więc bardzo są pomocne te pieniądze. Wspomniałaś o sprzęcie, faktem do treningów, ale opowiesz słów kilka o sprzęcie, na którym startujesz? Ja startuję na czwórce. Jest to łódź marki Filippi. W wieślarstwie są dwie przodujące marki. Jest to włoska marka Filippi i niemiecka Empacher. Niemiecka jest żółta, włoska jest biała. To bardzo dobrze widać na zawodach, kto jakiej łodzi używa. Mamy, związek zapewnia nam najnowocześniejszy sprzęt. Są to łódki karbonowe, bardzo wytrzymałe, sztywne i tak naprawdę na igrzyskach mamy sprzęt najwyższej możliwej klasy. Jakieś marzenia tu i teraz? Zdobyć złoto. Super, tego Ci życzymy. A czego jeszcze możemy Ci życzyć? Zdrowia, szczęścia po prostu, żeby być szczęśliwym. PFN Team 100. Wspieramy zwycięzców. Nazywam się Maria Wierzbowska i jestem wieślarką.